Witam, witam wszystkich po dłuższej przerwie. Przypuszczam, że w tych czasach większość z Was ma już nowoczesne instalacje elektryczne. Potraktujcie to więc jako ciekawostkę. Niemniej jednak zdarzają się i tacy, którzy nadal korzystają ze starej dwuprzewodowej, w dodatku aluminiowej instalacji. Sam posiadam takową w domkach letniskowych. No, nie będziemy tego wymieniali, bo to nie ma po prostu sensu. Instalacje są dwuprzewodowe, jest taki włącznik. Ja sobie po prostu zaświecam wszystkie żarówki i w kinkiecie, i w żerandolu razem, ale od pewnego czasu już korzystam ze swojego rozwiązania, które właśnie zaraz Wam pokażę. W sumie to, jeżeli macie taką starą instalację, no elektryk czy jakiś taki doradca powiedziałby Wam, że możecie sobie wymienić to na nową instalację, no trzeba by było po prostu dociągnąć przewód, ewentualnie zrobić nową, do tego wymienić żyrandol, żeby był przynajmniej 2-3 sekcyjny. No, już kłopot, wydatek, no i to jest czasochłonne i tak dalej. Istnieje jeszcze sposób, że możemy wziąć ściemniacz, prawda? Ale to też nie jest rozwiązanie, to jest drogie. Trzeba kupić takie ściemnialne, po prostu lampy, nie wszystkie po prostu działają dobrze i to by było po prostu na tyle. No jeszcze mogę dodać, że co niektórzy nowocześni po prostu będą instalowali sobie smartfona, odbiornik, nadajnik. Będziecie sobie mogli ustawiać, zapalać, czy gasić, czy ściemniać światło z Nowego Jorku i tak dalej. Ale ja dzisiaj pokażę Wam takie moje prymitywne po prostu rozwiązanie, które jest, no sami zobaczycie. Może zaczniemy od początku. Ja tu dla laików przygotowałem taki prototyp takiej instalacji. Zobaczcie, składa się on z dwóch przewodów, czyli jeden przewód, drugi przewód i tu też będzie wychodził, znaczy ten przewód, to wychodzi akurat w puszce tej, którą załączacie, o, bo tu też załączymy dwa przewody, to wychodzi na suficie. Też wychodzą z sufitu tylko dwa przewody, te niebieskie, które widzicie. Nie będę tu określał, która jest faza, która jest zero i tak dalej, tylko po prostu tak. Tu jest załączenie, a tu macie żerandol. Żerandol składa się, powiedzmy, w tym przypadku z trzech ramion. Wszystkie ramiona w tym przypadku połączone są równolegle, czyli wszystkie przewody, powiedzmy, niebieskie, połączone są razem i wszystkie przewody brązowe połączone są razem i wszystkie niebieskie połączone są razem i to jest wpięte do jednej i do drugiej po prostu gałęzi tu. O. Niebieskie idą, powiedzmy, tu, brązowe idą tu. Oczywiście wszystko robimy bez prądu z włączonym prądem, żeby nie było żadnych niespodzianek. I teraz tak, co mamy zrobić, żeby w takiej instalacji, w której nie mamy podzielonych po prostu tych sekcji, można było zapalać raz jedną, raz drugą, raz dwie i cztery, powiedzmy, czy raz trzy, raz następne trzy. Ja tu mam trochę tych żarówek, zaraz Wam pokażę, o co chodzi i zrobimy właśnie taki eksperyment. Co musimy zrobić po zdemontowaniu tego jednego pojedynczego, no, żeby mieć jakieś sterowanie? Musimy po prostu założyć jakiś podwójny. Jeżeli chcemy więcej kombinacji mieć, musimy założyć potrójny. Chcecie jeszcze więcej, trzeba założyć po prostu cztery. Ja to rozebrałem, bo na przykład przykręcanie przewodów odbywa się tu po zdjęciu po prostu klawiszy. Trzeba zdjąć klawisze i wtedy będziecie mieli tu możliwość przykręcanie, odkręcania po prostu przewodów. Jedno po prostu stykowy działa w ten sposób, że widzicie, o, tu mam coś takiego, wychodzą dwa przewody, bo normalnie no, wychodzą dwa przewody i do tej instalacji tu mieliśmy połączone po prostu dwa przewody. W tej chwili tu w tym podwójnym mamy
trzy przewody, ale nie łączymy trzech przewodów, no bo nie mamy trzech. Czyli łączymy też po prostu dwa przewody. I to by było na wszystko. Nie rozbieramy żadnego żyrandola, nic nie kombinujemy przy żyrandolu. Po prostu do tej sekcji, bo tu są dwa razem spięte, nieraz jest tu oryginalnie spięte, załączamy sobie tu do prądu. Czyli tak, tu dwa przewody z tego włącznika, abyśmy mieli po prostu możliwość załączania, i tu do żyrandola podpinamy wszystkie przewody razem, czyli wszystkie niebieskie spinamy razem, wszystkie brązowe wpinamy razem i wpinamy no, w dwa przewody, bo nie mamy po prostu więcej tych przewodów. Tu jest linia elektryczna, którą zaraz połączę z 220, ale wpierw to wszystko podłączymy. Czyli możemy to wszystko łączyć. Zamiast tego włącznika z dwoma przewodami załączymy sobie no, na przykład ten. Już mamy wyprowadzone przewody, czyli tą. Wstawiam i sobie dokręcam. Trzyma się i teraz sobie dokręcę tu drugi. O. Dobrze, czyli mam tak, dwa przewody tu, gdzie miałem dwa tu i tu sobie musimy założyć nasz włącznik, trochę krzywo, o, dobrze, to już z tymi czerwonymi też sobie założę, no nieistotne, to jest tylko pokazówka, czyli dobra, mamy tu założony jeden, drugi, dobra, czyli tu mamy i teraz, jak powiedziałem, musimy po prostu skręcić wszystkie, tu sobie może wykręcę, czyli dokręcę sobie oprawki, tak jak powiedziałem, tu będą trzy. No dobra, czyli mam tu dokręcone dwa przewody, o, i tu mam w tej chwili żyrandol trzyramienny, powiedzmy. O. I teraz możemy sobie wkręcić po prostu żarówki. I teraz o co chodzi? Jak chcemy to po prostu zrobić? No powiedzmy, że ja bym chciał, żeby zapalały się dwie, ewentualnie trzy, prawda? Ale za chwilę zrobimy, że będzie zapalała się jedna, a dwie będą się zapalały po prostu później. Czyli co? Ja tu teraz w ten piątek kupiłem sobie takie żarówki w Biedronce. One są do innych celów, ale pomyślałem, że pokażę też je. Czyli możemy sobie je zdemontować. O co chodzi? Te żarówki mają 4,3 V, 4,3 W. Na przykład ta ma 4 i chyba 6 czy 9. I ta ma też 4 chyba i 6. No coś takiego. W każdym razie te są takie same, te są po prostu różne. Te są też jeszcze różne, ale to po kolei. Czyli, moi drodzy, robimy w ten sposób. Kręcamy żarówki, wszystko jedno, którą żarówkę gdzie. Kręcamy żarówkę jedną, kręcamy żarówkę drugą. O, i na przykład sprawdzimy sobie z tą żarówką. O, jak powiedziałem, ona jest 4,9 czy 4,8. Kręciłem, mam połączone trzy żarówki, tak bym chciał, żebyście to widzieli. I teraz ja to załączę sobie tą wtyczką, o, do 220 V. Zobaczcie, świecą mi się wszystkie trzy. Wyłączyłem. I teraz załączam, świeci się tylko jedna, prawda? To już będzie teraz na wieki. Chcę jeszcze tam te dwie, proszę bardzo. Świecą mi się trzy. Chcę tylko jedną, świeci mi się jedna. Wyłączam żyrandol całkiem. I jeszcze raz. Świecę jedna,
świece wszystkie, zostawiam sobie jedną intymną i ją wyłączam. A teraz bym chciał na odwrót. Co trzeba zrobić? No po prostu wykręcić jedną z tych podobnych żarówek. Wykręcam jedną z tych. Oczywiście, że Anton, jak powiedziałem, nic nie przerabiamy i sobie wkręcam tą, no, którą chcecie. No dobra, wkręcę sobie, powiedzmy, tą 4. Zaraz wam powiem dokładnie, ile ona ma. I zobaczcie teraz. Świeci się jedna ta, świecą się dwie tamte. A teraz... Czyli tak, było tamto, a teraz zrobimy inaczej. Wyłączam ten i sobie wstawię jeszcze inną po prostu żarówkę. O, zobaczcie, co się będzie działo. Świecą się dwie żarówki. O, świecą się dwie żarówki. Ta się po prostu nie świeci. Jest odwrotnie do tamtej pozycji. Teraz jeszcze sobie mogę dowalić tą trzecią. Nie wiem, czy to będzie to jest. Widać, poczekajcie, bo to jest tak. O. Czyli tak. Przy pierwszym załączeniu jest odwrotnie. Tam zapalała mi się jedna żarówka, dwie były dodatkowo, a tu jest, zobaczcie, zapalały mi się dwie żarówki, dodatkowo jest po prostu jedna. Kombinacji można robić dowolną ilość. Żarówek w żyrandolu może być, no powiedzmy, do 10, no nie sprawdzałem. Mam jeden żyrandol 6, potrójny włącznik i mam tak, mogę załączyć sobie dwie, później znowu dwie, mogę sobie załączyć 4, ewentualnie 2 i mogę sobie załączyć 2, ewentualnie 4. Dobrze, to mamy rozwiązane. Teraz pokażę wam, jak zrobić im intymny nastrój. Czyli korzystam tylko w tym przypadku z żarówek od Biedronki. Czyli rozkręcam to i wkręcam 3 żarówki od Biedronki. Takie same. No to można poeksperymentować, możecie sobie zrobić. Niepotrzebny wam jest dwusekcyjny, czy trzysekcyjny, czy czterosekcyjny, żaden po prostu ten. No i niepotrzebna wam jest żadna instalacja, bo to wszystko robimy na podwójnej instalacji. No dobrze, bo zaraz się pomylę. Jest prąd. Dobrze. Wstawiłem 3 żarówki. I teraz zobaczcie, co się będzie działo. Żarówki świecą mi z połową mocy. Żarówki świecą mi z pełną mocą. Robię intymny nastrój. Wyłączam cały czas. To by było na tyle, a teraz jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz. Swego czasu puszczałem jakiś tam film i mówiłem o ściemniaczu, żeby to płynnie po prostu ściemniać. I nikt się nie odezwał. Nikt się po prostu nie odezwał, tak jakbyście albo nie wiedzieli, albo tego nie było. Więc podpowiem wam jeszcze raz. I już następne filmy z tego typu będą pojawiały się na kanale trzecim. Na kanale drugim będą praktycznie filmy z elektroniki, czyli nadajniki, odbiorniki, dekodery, kodery. No takie różne po prostu z tej troszkę takiej już prawdziwej dziedziny elektroniki. Ale jeszcze wracając do tego, żeby to, no bo tu mamy w ten sposób, że świecą się ciemniej, świecą się po prostu jaśniej. No i po co robić jakąś dodatkową instalację, po co korzystać ze smartfona, czy dzielić jakiś żyrandol na jakieś sekcje, jak możecie zrobić to. No, moi drodzy, takie rzeczy zobaczycie tylko tu u mnie. I jeszcze jedną rzecz, bo widzę, nie ma tego. Dawniej, wracając do tego ściemnienia, było coś takiego jak transformator magnetyczny. Wiecie, o co chodzi? To było coś takiego, no powiedzmy rdzeń okrągły, jakiś ferytowy. Jedna cewka, druga cewka, wyprowadzenie jedno, drugie, 230, bo
zaraz mnie ktoś oteguje, tak? 230 V oczywiście zmiennego i tu powiedzmy lampa LED czy normalna żarówka, no ona ryszuje taką normalną żarówkę, zobaczcie. Macie ściemniać, nic się nie dzieje. Biorę gdzieś tu mam, biorę, no nieistotny. Zbliżam magnes, żarówka się zaczyna wolniutko rozjaśniać. Dotykam do rdzenia, żarówka świeci pełną mocą. Wolno odbijam od tego rdzenia, żaróweczka mi po prostu gaśnie. Żeby zrobić ten efekt po prostu zbliżania, można wziąć śminkę czy taką prawkę po kleju, co się klei i ten magnes będzie się suwał. Wsuwał. To jest jedno. Tu jeszcze tych kombinacji jest dość dużo. No, powiedziałem chyba wszystko. Czyli do zobaczenia na kanale trzecim i drugim. Nie będę reklamował kanału, bo jest tam spokój. Kto chce, to i tak znajdzie, i tak znajdzie. Przyjemnego oglądania. Do widzenia. Żarówki świecą mi z pełną mocą. Żarówki świecą mi z pełną mocą. Robię intymny nastrój. Wyłączam.